Nauczanie domowe. Środa, 16 tydzień zwykły. Psalm 71, wersety od 1 do 6 oraz 15 i 17. Tytuł: Podpora i opiekun. W Tobie, Panie, ucieczka moja, niech wstydu nie zaznam na wieki. Wyzwól mnie i ratuj w Twojej sprawiedliwości. Nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie. Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca, bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją. Panie, Tobie ufam od młodości. Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, od łona matki moim opiekunem. Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość i przez cały dzień Twoją pomoc. Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości i do tej chwili głoszę Twoje cuda. Psalmista pięknie stwierdza: Ty, Boże, jesteś moją nadzieją. Modlący się człowiek opiera się na Bogu. Po Bogu spodziewa się słowności i dotrzymywania słowa, które On dał. I to piękne podkreślenie: Tobie ufam od młodości. To niesamowite, że psalmista wzrasta w takim środowisku, w którym widzi w Bogu taką osobę. Widzi kogoś, komu może ufać. I potem pojawiają się te dwa określenia, dwa symbole, dwa porównania. Bóg jest podporą i opiekunem. Podporą od dnia narodzin. Podkreśla psalmista w ten sposób, że Bóg jest podporą, gdy uczył się chodzić, gdy uczy się żyć, ale może być podporą też wtedy, kiedy zaczyna mu brakować sił, kiedy nogi odmawiają posłuszeństwa na starość. Jest podporą. Jest, tak jak czasami mówimy, taką życiową podporą, takim życiowym wsparciem. Doświadcza tego psalmista i nazywa: tak, na Bogu mogę się oprzeć. Na Boga mogę liczyć. To jest moje doświadczenie. To jest moje życie, zarówno wtedy, kiedy rozpoczynam je, uczę się go, ale i też wtedy, kiedy mając doświadczenie, po prostu osłabłem. Moje siły się zmniejszyły. Potrzebuję. I w młodości, i w starości. Pewnie ta modlitwa była zanoszona wtedy, kiedy psalmista był w pełni sił. I to też ważne, by podkreślić. Ja, będąc silny, czując się pełen energii, wigoru, rozumiem, że powinienem się opierać na Bogu. Chociaż nie jest to czas jakiegoś niemowlęctwa, nie jest to czas słabych, już gasnących sił w starości, chociaż to jest czas, kiedy wydawałoby się, że ja nie bardzo potrzebuję, to jednak wiemy, że to jest fałszywe. Fałszywe myślenie, jeśli patrząc na swoje siły, na swój wigor, na swoje zaangażowanie i chęć działania, powiedziałbym, nie potrzebuję podparcia ze strony Boga, bo to nieprawda. Potrzebujemy i duchowego, i psychicznego, i fizycznego. Bowiem Bóg jest właśnie tym źródłem energii, ale też kimś stałym. Kimś, kto nieustannie jest przy Tobie, abyś mógł się na Nim wesprzeć. I oczywiście widać to najbardziej wtedy, kiedy coś się nie uda, kiedy coś pójdzie nie tak, kiedy
jesteśmy bliscy zniechęcenia i załamania, wtedy najbardziej czujemy, że tej podpory potrzebujemy. Ale psalmista właśnie o tym mówi. Nie zapominaj, że na Bogu możesz się oprzeć. Drugie porównanie, stwierdzenie, określenie. Bóg jest opiekunem od łona matki. A zatem troszczy się wtedy, kiedy tego potrzebuje. Troszczy się o mnie za każdym razem. Zarówno wtedy, kiedy czuję się pewny, jak i niepewny. Zarówno wtedy, kiedy się czuję silny, jak i słaby. Zarówno wtedy, kiedy się pytam o drogę życiową, jak i wtedy, gdy ją realizuję. On jest opiekunem. Od początku troszczy się o mnie, od początku czuwa nade mną, od początku rozpina ten parasol opieki nad moim życiem. To też daje poczucie bezpieczeństwa i tę ufność, która pozwala nazwać to psalmiście, że Bóg jest tą nadzieją, Bóg jest kimś, z kim mogę współdziałać, do kogo mogę mieć zaufanie, kto jest dla mnie dobrodziejem, promotorem, wychowawcą. To słowo opiekun zawiera wiele elementów ważnych życiowo. Bowiem to opiekun często musi interweniować wobec dziecka czy osoby niedojrzałej jeszcze, która nie wszystko rozumie, nie wszystko wie. Nie zawsze zna cel drogi, nie zawsze zna cel działań, nie zawsze zna cel, do którego zmierza moje życie, do którego zmierza jego życie. Ale opiekun to wszystko wie. Opiekun ma tę perspektywę, czuwa i realizuje to, co jest dobre dla życia wychowanka, podopiecznego. Oprzyj się na Bogu. Poddaj się pod Jego opiekę. Niech Bóg będzie Twoją nadzieją i niech Ci błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.